Dobra, kochani, wracamy powoli już. I tak, ja cofnąłem delikatnie czas. Przyznaję się bez bicia. I przypadkowo cofnąłem go na dzień 7. I to na 7 godzinę, więc teraz będzie trzeba się pozbyć tego cholery, spadł nam się to stało. Ale niestety, jeżeli chodzi o bawienie się z aktora pingiem, to w sumie mieliśmy przerwę i reaktor. 4 dni? Chodzi... No, to też dlatego, że pojawił się atomik i... Znaczy to nie całkowicie to, ale... Ale też po części. Dobra, złaś mi pomóż, bo ich jest tu od cholery. Hop. Ja dostałem... Blazła, ale dostała hita raz i... I się złożyła jak domek z kart. Wiesz, jakie cholerstwo, no. Okej, tu jest. Dobra, poszły dwa hity i poszły dwa zombiaki. No i fajnie. Wow, czekaj sobie, zobaczę, czy to o, się nagrywa. Właśnie moja postać się napić musi. No moja w sumie nie, o dziwo. Dobra, dzisiaj mamy Blood Moona. Dzisiaj mamy Blood Moona. Kurde! Trzeba jakieś koła terenowe założyć. Jak ty pod krawężnik podjechać nie możesz, to ja pierdzielę. No, jaja. O, ruszył. Ruszył. Dobra. Gdzie jedziemy? Bo też mam rower. Znaczy, ja idę na razie do NPC-ta. Nie do NPC-ta, przepraszam, idę do questa. Mam eliminację poziom pierwszy jeszcze. Więc myślę, że sobie jeszcze zdążę ją zrobić dzisiaj. A, właśnie. Przypomniałeś mi. Mam szlak handlowy do zrobienia. No to na rowerze teraz będzie pikuś. I właśnie, teraz, teoretycznie no. Teraz powinno być więcej zombiaków. Teoretycznie. Dobra, ale jeszcze wrócę się do bazy, to do niej picie. Mhm. Hop. Wiesz co, niby ten atomik jest fajny i tak dalej, naprawdę bardzo ciekawa gra, ale jednak tego zomboida mi trochę... Czy zomboida? Seven Days. Zomboida też mi trochę brakuje. No. Ale po serii 7 Days'a chyba zrobię licznik ile razy. No słuchaj, to jest sandbox i tam to jest sandbox, tam to jest o zombiakach, no. To jest o zombiakach. Wiem, ale licznik przyda. Fajnie będzie zrobić. No w sumie można jakiegoś shorta zrobić na ten temat. Ostatnio shorty bardzo ładnie skakują. No dzisiaj ci z samych shortów wleciało chyba... Ile? Tak w sumie nawet nie liczyłem. 15 plus minus. Coś koło tego. Więcej. Nawet chyba więcej. A jak wrócę, to w sumie też na zwierzęta by się przydało popolować. Bo już chyba a nie ma... Nie, mięso to mamy w opór, ale nie mam ugotowanego. To jajka by się przydały. To też, ale zjem sobie jakieś jedzenie, tak zapas, wezmę trochę wody i... Ci powiem, że te zombiaki się zaczęły. Tutaj delikatnie panoszyć. A właśnie po co będzie nam pusty szklany słoik? Bo tak. W sumie wcześniej nie pytałem, ale. Ja ci zawsze mówiłem, żebyś zbierał słoiki. A ty. W sensie tak, ale. Ty mnie olewasz. Znaczy zbieram, bo ostatnio też trochę sam tam grałem. No ale nie na serwerze przecież. No nie, ale tak samemu tam z. Różnie. Co ja takie like spajki mam dziwne? Ej, co się dzieje z tą grą? Aktor, trochę leków mam dla ciebie. W sensie bandaży. Zawsze się przyda. No dla ciebie to definitywnie się przyda. A właśnie, kurwa, ja mam tutaj 38 HP. A my w party nie jesteśmy, tak by the way. No a mi się... A ja mogę na rowerze tylko powoli jechać. Dałem ci w razie czego. No, mogę tylko powoli sobie jechać. Czy coś ty zrobił? Skręcona noga. Idź ty, aktor. Ręka się zagoiła, ale noga. Na kurią węgorza. Na. Słyszę, jak ktoś tam z tyłu goni, ale ja tam sobie powoli jadę. Jak na wycieczkę krajoznawczą. Tam coś sprintuje.
Tylko słyszę za sobą kroki. Owijki skórzane poziom 6, chcesz? Poziom 6 weź. Fioletowe. Albo... Będę musiał sobie... O kurwa. Dobra, wypuściłem to. O, to coś sprintuje. No raczej, a jak będzie za łatwo, to ja jeszcze zwiększę szybkość zombiaków, żebyś się nie zdziwił tylko. Żeby tak rowerkiem przypadkiem nie odjechać. No. Ja, co ty parkour. Welcome to dining late. W sumie ciekawe, czy jest jakiś taki właśnie parkour mod. A to by było ciekawie zobaczyć. Seven daje się z pewnością. Normalnie uciekasz przed zombiakami, tu parkour. No tylko jakby nie patrzeć, w Dying Light'cie zombiaki mogły wchodzić właśnie po budynkach i tak dalej. Tutaj niestety nie mogą. Tutaj tylko Spider może chyba. Z tego co pamiętam. Właśnie, kiedy achievementy? Z czego? A Dying Light'a już zrobiłeś wszystkie, czy... Nie zrobiłem, bo miałem zbugowaną grę. A już do koniec jest serii? To znaczy koniec serii, no nie opłaca mi się teraz znów tego przechodzić. Dlatego sobie odpuściłem. A i tego zakończyło się Lady po... W końcu. Znaczy, ja naprawdę tą grę bardzo lubię. I ta gra naprawdę ma w moim, że tak powiem, podium dosyć wysokie miejsce. Ale niestety, no jak się już tą grę przechodziło kilka razy, to potrafi być nudna, no nie oszukujmy się, ile można. I na kanale się też nie przyjęła jakoś. Na kanale też się nie przyjęła, właśnie o to chodzi. I po prostu, no wiadomo, jak robicie coś i to się nie ogląda, to prawda jest taka, że się tego nie chce robić, no. To ja będę tutaj udawał różne rzeczy, taka prawda. Dobra, idziemy do handlarza. No i ja już do niego wracam i myślę, że powoli aktor trzeba się uzbierać. I powoli trzeba ogarniać sobie miejscówkę na Blood Moon. I myślę, że jeszcze dzisiaj po Blood Moonie... Robimy bazę. No właśnie. Miało być ostatnio, ale net nie pykł i... Net nie pykł i się nie udało. Dobra, jeszcze 8 minut czasu rzeczywistego i... I co? I skręcona noga już pójdzie. Bo chwilowo to jadę sobie powolutku, bez pośpiechu. No tak, no wyjeb co jednym słowem. Oczywiście, bo jak biegam, to mi się tylko czas zwiększa. A właśnie z tą nocą ogarnęliśmy już dawno, tak? To znaczy? Ten czas krótszy. Z tego co pamiętam, to czas jest od 22 do 2. 4 godziny. No. I to już od dawna nie zmieniałem w sumie. Dobra, bo tak w sumie dawno tutaj nie tkałem. Nie tkaliśmy tego 4 dni, to przez 4 dni mi się udało zapomnieć. No właśnie. Aczkolwiek, tak jak ci mówiłem, zwiększyłem zębiaki. A i właśnie taka odpowiedź, jeżeli ktoś doszedł do tego momentu, nie? Nie ma informacji a propos Project Zomboida o nowym sezonie. Ale niedługo będzie, napisałem już to. Tak jest, ale na chwilę obecną nie ma. Kiedy jeszcze jest nagrywany ten odcinek. Ale wiesz, że on będzie publikowany pewnie za pół Powiedziałem na ten moment, kiedy jest to nagrywane. Wiesz, że możliwe, że ten zomboid już będzie wychodził w trakcie tego odcinka. Nie to, żeby coś, ale taka prawda. Ty, tu jest katedra jakaś, widziałeś to? Nie, nie widziałem. Wow. A właśnie, bo tak jadę sobie tutaj do naszego miasta, nie? O. Tak fajnie wygląda taki wieżowiec z daleka. A ja napotkałem brzygacza. Muszę go zastrzelić, gada. Zjadł zupę. Ten chyba też.
Taburka zabiłem. Czy on coś daje? Chyba nic. Szkoda, tylko ammo zmarnowałem. No ale mówię, nie ma to jak ten stary Seven Days to Die. O kurwa, wilk. Zabij go. Tylko jadę na rowerze. No to strzelaj z roweru. Jaki masz problem? Pytanie tylko, czy to mnie coś goni? Zapewne tak. Dobrze, że jestem tym rowerem szybszy i robię sobie... O kurwa, to jest szybsze. Wilk w sensie? No. Kurde. To mnie bije, a ja sobie kółka robię. No to będzie aktor diet jak nic. Speedruna of life robię. Zostawił mnie, ale odjeżdżą. W sumie szkoda. Ało! Kurwa, nie uda. Ty wiesz, że moja myszka, jak mnie ktoś walnie, to się robi na czerwono? W sensie tak myryga? Nie wiedziałem, że ona ma tę konfigurację do zomboida. Dobra, jadę do ciebie. Znaczy ja już wracam do NPC-ta. A, okej, okay, to tam się przejadę kawałek, nie? Bo i tak już 16 i aktor, serio, już zaczynaj wracać powoli. Wiem, ale przed naszą bazą wilk stoi. No to trzeba go zabić. Tylko ja i moje HP tak niezbyt na to pozwala. Ty kogoś zabijesz? Mhm. W ogóle obejrzałem sobie w końcu pierwszy odcinek Seven Days'a. No i? I zobaczyłem tą taktykę z włóczniami. Ej, nie możesz powiedzieć, że to nie było pomysłowe. No, trafiłeś się, trzeba to zabijać zombiaka, zabierałeś włócznik i... No. Bardziej to mnie rozbawiła taktyka na budowanie. Miałem chęć napisać komentarz Fortnite. Czekaj, nie mam staminy. Leć. Chciałem to przejechać, ale tu się nie da. To nie zomboid. Serio, ten wilk tam jest? Mhm. Ej, ale zombiaków chyba jest więcej, nie? Trochę. No dałem dwa razy więcej. Gdzie jest ten wilk? Nawet... Tam. Gdzie? Tam idzie sobie obok domku. Tam naprzeciwko mnie. A, tu! No to już tyle, myślałem, że koło nas, w sensie koło nas. W sensie ja go tam trochę odgoniłem. Uuuuhuhuhu! Śmierć w oczach! Śmierć w oczach! Śmierć ustała właśnie przed tobą. O Jezu. Ale ciarki mnie złapały. Ale wiesz co jest w sumie... Wiesz co w sumie nie wiem? Wiesz co w sumie nie wiem? No to pewnie wiesz, że czy nie wiesz. No, w sensie, że szyny nie mogę założyć na tego. Bo masz tylko zwichniętą. Wkręconą. A, tak. Jakbyś miał złamaną, to tak. Ja ci mogę dać... A, czekaj, możesz to użyć? Ja poczekasz chwilę. Co ty robisz? Weź to co wyrzuciłeś z podłogi. Tykiem. Ja nic nie wyrzuciłem. A jak nie wyrzuciłeś, to poczekaj chwilę. Bo ja mam full leku. Seven Days się wykrzaczył pierwszy raz. Naprawdę? Pierwszy raz się wykrzaczył. No dobra, to ja idę do bazy na górę. Rozładuję się przy okazji. Dobra, zaraz wrócę. Mhm. I zabieramy się za porządki tutaj. Na tą ostatnią noc. Bo ja bym chciał bezpiecznie zejść na dół. A tym razem nie mamy tam samochodu, który nam całą hordę rozsadzi. No właśnie o tym mówię. To co robimy speedruna za rozwalanie schodów? Tak jak ostatnio. Żelazo... premia 15% dla obiektów z żelaza. O, to do mojego killoffa będzie świetne. Hmm.
Dobra, lubię to. I trzeba kolejną skrzynkę zrobić. Już trzecia będzie. Opsa. Dobra, na razie to wkładam, wszystko jak leci, potem się będę w to bawił. Oprócz tego... Dobra, już dołączę. No i tak idę w sumie robić to, co powinniśmy razem robić, w teorii. Czyli? Czyli rozwalać schodki do końca. No zaraz wrócę, spróbuję pomóc. Ja cię aktor znam. Ale jeszcze może jakiś sprzęt naprawczy? Mam coś takiego, czy nie mam? A nie, mam 10 sztuk. Panicku. Trzeba wyłączyć. A właśnie, mam jeden punkt nieco gospodarowany w żadną umiejętność. Trzeba użyć. No i ja pewnie będę używał. Zaraz. To trzeba naprawić przed podniesieniem, dobra. Tutaj jest z przodu już zrobione. Przynajmniej na tyle, na ile może być. Tylko z tyłu w sumie zostało do naprawy, czy naprawy do zniszczenia do końca. Teraz nawet fajnie wali. A, i aktor tutaj też będę chyba robił odcinki godzinne, wiesz? A, czyli co tutaj akurat... No. Mam takich świetnych widzów, że zasługują na to, więc... Zrobili robotę z shortami. Z atomikiem. To i ja dam coś od siebie, co mi tam. Masz ledwo 500 widzów, a wyświetleń było 2000, to by 4 twoje kanały. Wiesz, shorty działają troszeczkę w inny sposób. Ale wcale nie gorzej, jak widać. No, subów ci wyleciało w jednym momencie, ile? 15 plus minus? Nie, ze 30. 30? Mówiłem ci, że złapałem 50 subów w ciągu dwóch dni. A w sensie chodziło mi z samego shorta, bo tak to ze wszystkiego, to wiem, że ci... Ale shortu wyleciało 3 sztuki. I w sumie ile ci z 3 wyleciało? No łącznie 50. I około 8 tysięcy wyświetleń łącznie. Kanał poszybował. No poszybował. Ale naprawdę, kurczę, jak człowiek widzi, że to co robi, to co poświęca czas i tak dalej, że to ma jakieś odzwierciedlenie w wynikach, w efektach tego wszystkiego, normalnie aż się chce człowiekowi dalej nagrywać. No. Ty, w ogóle mi stamina nie spada teraz, jak kopię. Nie wiem, ja już dołączam. W sensie słyszę dźwięki. Pospiesz, bo jest 17:20. Słyszę. A nie da się roweru ukryć. Jest zabezpieczony przed takimi jak ty. Lewiko, pomożesz? A, przyszedł na ostatnie 500 AP. No, proszę, nie ma za co. Nie musisz dziękować. O Jezu. Dobra, no to tak, tutaj jest już wszystko zrobione. Myślę, że bez problemu jeszcze można zrobić delikatnie tych ramek, żeby one miały problemy z wejściem do środka, bo ja bym chciał trochę ich potłuc. Dawaj. Boże, jak się przestraszyłem przez chwilę, że mi kurwa znowu tego 7 Days nie samo wywaliło, nie? Ty to masz problemy, aktor. Oj, problemy masz. Dawaj, wybijaj wszystkie okna. Ciemno jak w dupie, muszę delikatnie tutaj zwiększyć definitywnie jasność. Tak na 75%, bo... O, od razu lepiej.
Ja to mogę postawić tu, czy jeszcze parapet trzeba rozwalić? Tu mogę. Idź dalej rozwalać. Wszystkie dziury, do których da się tak jakby wejść do środka. Mają być obczyszczone. Nie wiem, co mi się z 7 Daysem dzieje. Znowu się wykrzeczył? Znowu. Nie wiem czemu, w sensie wcześniej było git, nagle teraz takie... A który zaczynasz mnie irytować z tymi swoimi problemami. Najpierw ping, teraz to. Zaczynasz być irytujący. Wiem. W sumie jeszcze kiedyś nie byłem. No to w sumie też druga sprawa. No w sumie druga sprawa. Co? To ma 5... O kurwa, to ma 5000 HP? Drzwi garażowe takie mocne? Ty, one są cementowe. Ciekawe. Chciałem 50, nie 59, ale okej. Ojejej. Dobra, tutaj dziura załatana. Dobra, dołączam. Po raz drugi. Tylko śmieszne jest to, że najprawdopodobniej trafisz na Blood Moona. Ale się będę kurwa chichrał. Jezu, ale się będę chichrał. No, śmierć, znaczy, no... Śmiech będzie, niewyobrażalny. Mój tak, twój nie. Ja będę krzyczał. O kurwa. Nie wiem, po co to rozwalam, ale okej. Okay. Co by się przydało jeszcze jeden poziom rozwalić. Dobra, ważne, żeby aby do domu wejść. Wtedy to już luz. A już dołączyłeś, czy nie? Odbieranie, ładowanie konfiguracji. Pozostało ci bardzo mało czasu, chcę ci tylko powiedzieć. Ile? No, z 5 minut niecałe. Ty kurwa, teraz? Mhm. To jak na Blood Moona wejdę. No, grzmi, czerwono. Nie, weź mnie, jest. Zaczęło się, aktor. To co, to może wyjdę? No nie wiem. Nie wiem, lepiej by było. Bo jak no padnę, dawaj, to trochę... nie oszukuj, no. Jak grasz, to grasz. Nie ma oszukiwania. Podcast byłby chociaż fajny. Jak to nazwałem podcast z gameplayem w tle. No bo to w sumie u nas, przynajmniej tak to w tej chwili wygląda, że sobie tam gadamy i tak dalej, no i tam sobie coś leci przy okazji, prawda? W sumie, no. Ej, właśnie, a jakby tak zacząć robić podcasty z takim właśnie gameplayem, to nie byłoby głupie. No. Niedzielna pogadanka, o. Tylko to trzeba by było aktor się przygotowywać co jakiś czas, wiesz o tym? No. Trzeba byłoby sobie napisać scenariusz do dyskusji. Bardziej to pytania i takie, bo sama gadka by była takie, nie wiem, luźne, ale pytania trzeba by było jakieś mieć czy coś i tak dalej. Znaczy pytania, no bardziej temat, który byśmy omawiali, na przykład, nie wiem, no, życie pozagrobowe, duchy, etc. To w sobie nie byłoby głupie. Życie pozagrobowe, polityka. Polityka, o. Nie, no ty naprawdę, to nie jest głupie. Znaczy temat polityki. Ja słyszę tylko, jak ktoś się rozwala. Zombiaki się tłuką. No, ale na pewno kilofem uderzają. Kurde, dołączył. Niestety. Prankowaliśmy cię z widzami. Niestety dołączył. Nawet na czacie sobie pisaliśmy na ten temat.
Rozwal te kolce jak możesz, które są o tutaj, tak jakby na drugim piętrze, żeby one jakimś cudem nie wlazły przypadkiem. Tak, która ta najwyżej, czy ta na drugim tutaj? Chodzi o te... nie ten klawisz, nie ta broń! Dwa przyciski poszybsów w dupę. Chodzi mi o to tu. O tu. O to. Ja tego rozwalić nie mogę, ty. Ej, tego się rozwali. Ej, tego się nie da rozwalić. Spróbuj. Macham. Z drugiej strony. O, coś poszło. Oczywiście aktor musiał mi podcelować, podleść. No, masę HP straciłem, nie? Ile straciłeś? Cały jeden punkt. To mało. Dodałem się do drużyny. Damage przeciwko graczom zaraz będzie 200%. No, raczej nie inaczej. Dobra, czekaj, pomogę ci, żeby ci smutno nie było. No tak, no kurwa, na końcówkę. No. Co za człowiek, co za człowiek. No to co, następny odcinek to podcast. Nie ma za co, rozwaliłem. Cię kurwa kopnę w dupę. Nie może. No to co, następny odcinek podcast. Ha. Może być. Nie no, jeszcze nie ten następny, bo ja myślę, że ci sobie trochę pogramy. Nie wiem, ile ty masz tam czasu. Znaczy nie wiem, ja tam mam... nieograniczoną ilość, rozumiem. To zależy, czy gruby się obudzi do Deforesta, czy raczej będzie spać. Niech śpi, ja chcę dzisiaj sobie pograć dłużej. Dobra. Lecę jeszcze szybko do NPC-ta, questa oddam. Poduszko go. I zaraz go kurwa uśpię, raz za dobrze. Poduszko tak jepi. Zaraz mi się skończy dzień dziecka. Panie NPC, otwieraj pan. To już jest ostatnio nasz Blood Moon w tej bazie. Chyba. Welcome to Trader Dziennikowcy tom drugi. Czekaj, ja już go mam. Dziennik łowcy tom drugi. Nie to. Nie mam. Jerej. Podskoczyłem parę razy już z 3 minut czasu skręconej mam 5. Ja podczas tego Bloodmoona siedzę w miejscu, ja nie robię nic. Nie wiem, będę filtrował powietrze. O, dobry pomysł. Przy okazji je zabierając. Aktor Tygiel trzeba ogarnąć przy okazji. Mogę użyć środków przeciwbólowych. A gdzie ty je znalazłeś? W skrzynce z jedzeniem. Kurwa, wiedziałem, że długo tam nie posiedzi, no. Ewentualnie mogę coś... Bierz. Jedną sztukę. Nie, weź se dwie nawet. Nie mogę, bo ograniczenie na 3 minuty z rzekami. Coś chciałem wziąć. Masz jakiś klucz, czy nie masz klucza? W sensie takiego klucza do samochodów? A, już kupiłem. A, dobra. To prawda pierwszy poziom, ale kupiłem. Bo jeszcze ani razu nie znalazłem tego klucza. Znaczy, wiesz, aktualnie... No. To taki poziom, to ci jedyne co zmienia to wytrzymałość. No tak. I no DPS-y, które zadajesz. No ale chyba tym raczej walczyć nie będziesz. Znaczy w sensie DPS-y nawet jeżeli chodzi o materiały, które tłuczysz. A właśnie, snajperka mi. Dobra, jestem w chacie. I powiem ci, że sram w aktor, szybko na dół jeszcze, szybko na dół, na dół, na dół. Jazda na dół, szybko. Mamy dobra, 2 godziny. A co mamy zrobić? Tu jeszcze trzeba rozwalić i to 3 bloczki aż. Tylko? No, ale to 15 tysięcy. Te poniżej. Całkowicie o tym zapomniałem.
przydałoby się, że mam postać jakąś kawę wypiła. Masz kawę. No ja mam wszystko, aktor nie ma nic. Ja nie rozumiem tego. Nie wiem, przygotowany jak na wycieczkę. Widzisz, ile ja zadaję DPS-a, ile ty? Mhm. Nie uważasz, że to jest trochę dziwne? A który masz poziom kilofon? Czwarty i dwa ulepszenia. Ja mam trzeci, zero ulepszeń. A no to... No ale ja też mam piąty poziom już w narzędziach, pewnie dlatego. No Jezu, garnów znów szaleje, kurwa, na serwerze. No i co, ja mam go wywalić z tego Discorda? Ła! No, war na dalszy ban poleciał. No, oj, sorry. Przypadkowo. No już jego ostatnia szansa, że tak powiem. Na czas nagrywania tego odcinka jeszcze jest na serwerze. Nie chcę go wyrzucać. No, znaczy odebrałeś mu pozwolenie na NSFW. No bo jest niepełnoletni, a się wślizgnął na NSFW. A Deviko co? Deviko nie wiem ile ma lat. 23. No to tym bardziej. To on może. Dobra. Chyba tyle starczy. Jeszcze na wszelki wypadek. Tak na 100%, żeby być pewnym. Teraz to jest czerwono. Ja sobie z ciebie robiłem. No kurwa, naprawdę. Co? Wiesz, że ta poręcz to jest kamienna? Dasz radę rozwalić, czy... Nie, nie będę rozwalał. Nie ma sensu. Wiesz, ile mi się minut nabiło tej skręconej? Na szybę je zapytać. 9. A miałem przed chwilą 5. To faktycznie. Tu trochę porządku nam zrobię, bo jest taki pierdolnik, że tu się wejść nawet nie da. Garnów pozdrawia gifem. Widziałeś tego gifa? No właśnie, zobaczyłem na telefonie. Zastanawiam się, skąd oni te gify biorą. Nie wiem, ja się w ogóle dziwię, skąd wybierzecie te gify, bo to tak samo. Osobiście tego nie rozumiem, ale okej. To się może do czegoś przydać jeszcze. No, z tego nawet trochę skóry poleciało. Trzeba wyrzucić. Również. Aktor opuścił grę. Znów się skrzeszyło? Zaraz to ogarnę, bo nie wiem co się dzieje. Oj aktor, oj aktor. Dobra, trochę luzu się tu porobiło. Kiedy rozwalić? Da się. Teoretycznie w tej chwili nawet byśmy mogli się przenieść na dół już. Nie wiem, czy to ma sens, jak i tak mam zaraz swoją bazę robić. Czy no, w sumie nie ma, masz rację. Ja dobrze widzę. Nie, uff. Myślałem, że lampka ma 5000 HP.
Wiesz, że my tu jeszcze nawet nie ogarnęliśmy szafki na leki, która była na samym dole? Kurwa, zrobię przemeblowanie, zaraz coś mi się wydaje. A, to było przejście. Rozwaliłem ścianę, aktor. Niespecjalnie. Przypadkowo. Przypadkowo, czysty przypadek. Tak! A czy da się na przykład używać klucza zamiast tego? Nie da się! Jak jeszcze teraz mnie wykrzacza, to jeszcze pół biedy. Gorzej na bludnuje. No ja tam bludnę pół biedy, jak będę w jakiejś wyprawie tej. No to faktycznie też lipa trochę. Zostaję sam na sam z zombiakiem. No. To dupa. Co tutaj w tych trzech Sevendaysa wyłączyć jak najszybciej, że jak najszybciej postać wyrzuciło. Ale wiesz, że wtedy na serwerze jeszcze jesteś przez chwilę? Mhm. Najwyżej zombiak będzie miał co jeść. O. Szamanko. Jest lampą na części elektryczne rozkręcać. Ciekawe. Z wiatraków też. I mechaniczne lecą. Telewizor też można rozkręcić, świetnie. Ja tyle rzeczy zniszczyłem. Mogłem je rozkręcić. Kompa też się da rozkręcić. Nie rozkręcaj kompa, to nie znaczy w Minecrafta gra. Już sobie nie pograsz. Nie. Krzesło biurowe chcesz? Oczywiście. Będzie na czym obserwować Blood Moona. Taki właśnie miałem plan, masz 20 minut na Blood Moona. Już inicjowanie świata, zaraz będzie uruchamianie gry. Gorzej, jak ja to wszystko porozwalałem i okaże się, że one jednak jakimś cudem gdzieś wejdą. Wtedy będzie naprawdę problem. Wtedy to już tylko liczyć na szczęście. No, i na szybkie nogi. A ty masz kolejne zwichnięcie. Nie wiem, siedzę na górze to. A, ty nie schodzisz, cwaniaczku. Chyba, że jeszcze strzelam sobie do kaczek. No ja sobie będę strzelał. Zawsze jakiś, wiesz... po nabijanie poziomów. Tą długą lufą. Jak to było? Długi miecz. Aktora. Misty. Czy ja wiem, czy taki długi? Ale mnie korci coś powiedział. Ale mnie korci coś powiedzieć. Ale mnie kurwa korci. To znaczy, jeżeli da się to, że tak powiem, wypuścić publicznie, to możesz powiedzieć, nie ma problemu. Bardziej to chodzi o osobę na literę K, ale... Kawar? Nie. A, dobra. Wiem. Że nie narzeka. Co ona ma narzekać, jak jeszcze nie widziała? A to co, ty kurwa widziałeś? No nie, ale no... Skąd no, to skąd, no to skąd ty wiesz, czy taki, czy to taka pewność, no, a może jest. Znaczy ja ci wcale, wcale nie umniejszam, ale chodzi o sam fakt. No, nabijają się. Chodź, idziemy strzelać. Idę, tylko biorę snajperkę. Zastanawiam się, gdzie ją, a, mam ją tu, dobra. A ty co, z góry strzelasz, jak pipka? A, nie, po prostu strzelam, bo tam przy murze jest jeden. One z drugiej strony chyba siedzą. No i owszem. Są pod nami.
Tylko ja nie mogę się tędy przedostać. Siema zombiaki. Ale biegają. Gorzej, to zaraz się zawali pode mną. Wtedy nie będzie tak śmiesznie. Jak one latają? Wiesz czemu chcę też do nich postrzelać? Bo te zombiaki mogą wypuszczać luz. Wiem, tam lepszy. No. Kurde. No. Jeszcze takiego cela z tych rewolwerów nie mam. Ja też nie. Staram się przynajmniej strzelić do tych celów, które są ewidentnie na mojej muszce. Dobra, chyba idę zmienić wyposażenie. Się boję zapytać na jakie. Od damage'a. Damage'a. Tak jak mój herd. Nie, herd, tak? To drugie? Atomic herd? Atomic herd. Joker do referencji. Serdecznie zapraszamy na Discorda. Joker referencji. Nie wiem, o czym mówisz. Też nie wiem, Deviko coś tam mówi. Tak, tak, no. Ten charakterystyczny śmiech. Nadal nie wiem, o czym mówisz. No. Nie wiem, czy teraz się z całego ammo wyjebie, a nic jeszcze nie dropnęło. Ty gnoju. Chyba do nich zacznę z łuku strzelać. Strzał mam akurat dużo przynajmniej. To żebym jeszcze trafił w ten ruszający się cel. Kurde, leżałaś. Leżysz, to leż. Aktor opuścił grę. Poczekasz chwilę, coś spróbuję. Myślę, że Blood Moon nie poczeka, no ale ja poczekam. No. To chwilę. W sensie na chwilę kanał opuszczę, nie? Mhm. No i kochani, zostaliśmy sami. Aktor opuścił na chwilę. Ten Bloodmoon tutaj nie jest taki straszny. O, trafiłem chyba pierwszy raz. Pierwszy raz trafiłem. O, nawet zabiłem. Jaka imprezka na basenie, no. Żeby zaraz się grubcio tutaj nie pojawił. Zażegadełko. Bo wtedy sobie tak nie postrzelam do nika. Bania! Nie trać głowy. O, blisko. Ta pacjentka w niebieskim mnie bardzo interesuje. Trafić ją to jest cud. I druga napatoczyła nawet. Kurde. Nie ruszajcie się tak szybko. Jakie dzikusy. No nie mogę nic trafić. Zupełnie kurde nic. On dostał. Leżeć. Ale by teraz jakaś bombka się przydała. Ja tam mam coś takiego. Koktajl, mołotowa amunicja. Kurde, nawet chyba może będę miał. Tylko żeby teraz się nie spieprzyć. Bo będzie tragedia. Kurwa mać!
Po co mam to w domu? Ja tu mam coś takiego. Mam nawet time bomby. Oho. Maty są? Czy nie masz mat? Jedyna jest ropa i pusty słoik. Puste słoiki. Gdzie są puste słoiki? Tu. I chyba jeszcze nam brakuje jednego. Tego chyba, tak? Za dużo nie zrobimy z tego, ale cóż. Zawsze coś. A nóż może nawet kogoś zabijemy. Nie tu. Tak, to już tu. A się impreza przeniosła, widzę. Widziałem, wróciłem. Widziałeś to raczej nie, ale... Nie, pomyliłem się, wróciłem. Ja ci powiem więcej, impreza jest po prostu świetna. A co się dzieje? Nic, wszyscy się bawią na basenie. Dobra, zaraz zobaczymy, może się uda, może nie. A co żeś zrobił? W sumie to... nie wiem, kompa zresetowałem, tam coś popróbowałem. O, impreza się znów przenosi na basen. No, bez jaj, nie tak blisko! Ale jednak go zabiję. Dawać na basen. Wszyscy na basen. Impreza na całego. Kurwa, teraz za daleko. No nie. Zmarnowałem 3 pani bomby. Palta się gnoje. Ale imprezka. Ale ekspów leci. Ło! Panie. To mi się podoba. Więcej proszę, więcej. Został mi ostatni koktajl Molotowa. Trzeba więcej benzyny poogarnąć, bo te koktajle są świetne. Bania! Nie trafiłem. Wydaje mi się, że to jest dobre miejsce, żeby walnąć znów. Palta się! No, to wylecał. Miałem tylko dwa niestety, ale... Expo też. No, expo sporo leci. Nawet jeden ten pseudo drop mi wyleciał. Dobrze wiedzieć. 3000 expo, pięknie. No, to czuć też dobrze. Czemu? Bo 3000 akurat mi nie poszło. A, to ci poradzę. No, moje straty. Ty bilej korzyści, jak to mówią. Kurczę, czy ja naprawdę nie mam więcej już oliwka? Ale bania wyleciała piękna. O! Piesio! Burek, uspokój ty się. Ja mam wrażenie, że one zaraz się jednak dokopią i to mi się wszystko zawali. O plecka, akupunktura. Teraz żałuję, że nie mam więcej tych koktajli. O Jezu, jak ja żałuję. Ale to ekspiki pięknie lecą. Po prostu ekspiki i deolo.
Nie no, muszę iść sprawdzić, czy ja nie mam benzyny jeszcze. Bo aż mi się wierzyć nie chce. No by wychodziło, że jednak chyba nie mam. Mam ładunki z detonatorem jeszcze. O kurde. O tym nie pomyślałem. Tylko pytanie, czy je można rzucić, bo jak się nie da rzucić, to jestem w dupie. Jakie C4 fajne. Ja no co, ty możesz je wziąć do ręki, zapalić, podbiec do nich. Jak Deviko na Robloxie. Ale chłopak. To jest misja jednorazowa. Da się rzucić. Ale ja to zmarnowałem. Chodźcie, 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 cojaczki, chodźcie. Tu jestem, halo. Halo, halo, tu skaczę sobie, jak sarenka. O, już idą, kicie się, idą. Ci was mniej. Bania. Gdzieś ty, a ty cwaniaczku, z góry. No weź tu zejdź, bo mi ich rulujesz pod spód. Pytanie, czy ja mogę zeskoczyć. Zeskocz, zeskocz, zeskocz. Złapię cię. Złapię cię, aktor. I chodź tutaj, stań tak jak ja. Będę rzucał. Za chwilę. Masz nawet do party, żeby nie było. To was tak mało tu. Mam nadzieję, że nie mną będziesz rzucał. A to zaraz zobaczymy w sumie. No do basenu, impreza jest w basenie. O, wilk pod spodem. Cztery nie wilki chyba. W sensie, no. Kurde, nie tu! Bomba. I bomba. Nie trafiłem. Ale bomba. I po dupce. I po dupce. Czemu one nie chcą teraz do tego basenu wchodzić? Tyle ich tam było wtedy. Wyższy poziom zdobyłem. Uuu. To wszystko pobiegło pod nos. No ale wcześniej były tutaj gdzie ja. Chodź jak to zbliż się trochę. Kolejny na basenie. Dobrze wiedzieć, ile na takiego jednego z rewolwera musi pójść. Kurwa, nie trafi. Ale ja mam tyle jak baba z wesela. O, drugi lut. Haha. Mam dwa luty, a ty nie. Ja się cieszę, że jeszcze stoję. Ale chyba ci pomogło z tym restartem. Jeszcze nie wywaliło nacisk na słowo jeszcze. Wiem. Cieszę się, póki chodzi. Trzeba aktor formata w końcu zrobić. Będzie trzeba. Ej, dasz tej zombiaka strzelić. Gdzie? Za tym, a teraz stoi pod, wcześniej stał za filarem i tak dobyłeś. Jakoś ich teraz mało się zrobiło, jeszcze bym kończy? Dobra, zabity. Nie ma ich.
Nie? Powinno być ich więcej. No więcej, więcej. Ja teraz walam, bo się nawet przejść nie da. A może musimy ubić jednych, żeby się druga fala pojawiła, coś? Nie. Znaczy, już ogólnie tutaj masz te stage, nie? Czym wyższy stage, tym silniejsze zombiaki, bo na przykład te spidery się nie pokazały. Ty, jeden lud mi zniknął, widzisz? Nie ma go. Gdzie był? Tam na trampolinie. Tam nie było żadnego ludu. Był, mi się pokazał. No to ja nie widziałem. Kusi, żeby iść sprawdzić. Jak myślisz, dużo ich tam jest? Kusi to mnie, żeby strzelić do zombiaka za filarem. Zabij go. No, tylko tak stoi, że jedyne co mogę trafić to jego machającą rękę podczas uderzenia. No to walnij w rękę. Gdybyś jeszcze trafił, to było dobrze. Ty, no ja złażę, pierdzielę. Dwie minutki. Dobra, to jakby co to tutaj... Jest lud. O, druga wybiła, już można iść. Metalowy młot, poziom czwarty. Wow, teraz będę normalnie nawalał. Ile tu moich strzał leży? Nie wiem, te zombiaki pomutowały, w sensie nie tylko faktem, że są zombiakami, czy jak? Nie rozumiem. Ten dostaje heada i żyje jakby normalnie... Kask sobie nosił na głowę. A on nie miał kasku przypadkiem właśnie? Nie. Włosy. A włosy to może ma takie tłuste. No akurat pocisk tak się opomsknął i poleciał w inny kierunek. Ale uderzył. Ale uderzył. O Jezu. Uderzył, ale w ptaka w powietrzu. Ptaka może go też walnąłeś, nie wiem. Kurwa, to była baba. A. To jak, kurwa, jakiego? Nie wiem, no, nie pytaj się mnie o takie rzeczy. A co, kurwa, odgryzła? Wiadomo, nie wiem. Nie bądź wulgarny. Dobra, bo... Łaaa, mam metalowy młot. Mogę ci przewalić? Oczywiście. Serio? No, hita dostanę, ile żeby grabię. Nie, ale mogę czy nie mogę? Czy mam 42 HP? No decyduj, mogę czy nie mogę? Nie. Ham. W ścianę przywal, zobacz ile teraz to mi mogę. Przykro. Kurwa. Jak mocno? Dużo, prawie 250. Nie no, co ty zombiaki będą szczęśliwe. Tak jak ja? Mhm. Czekaj, odejdź, zejdź. A właśnie, te skórzane owijki. Na górze mam. Sobie porównam DPS-y. Jeszcze masz nogę skręconą? Mhm, 7 minut. Nie wiem, ja może te 7 minut w bazie przesiedzę. Dobry pomysł. Nie wiem, pogotuję sobie jedzenie, o. Świetny pomysł, naprawdę świetny. Sobie za kucharza porobię. Jeszcze nie masz perków nawet na kucharzenie. Wiem. Jak wiesz, to po co tak robisz? Będę gotował zupę. Czego? Pusi to powiedzieć. Z psiego. A, to Dewiko powiedziałem dzisiaj. Mhm. Wyrzuciłem ci coś. Weź sobie to. Co? Kusiło, nie powiem. Kusiło, naprawdę kusiło. To scrap. To też scrap. Był ciekaw jestem, czy te owijki się faktycznie różnią tylko tym... Czekaj, gdzie ja je mam? Właśnie, bo ci miałem dać owijki, zapomniałem o tym. Chcesz pałkę z paralizatorem? Mogę. A zamień R na L. Jędzi. Pała i zatołem? Oczywiście. To ci wyrzuciłem, na skrzynce są. Na tej tu. Tu. Mała wizatoł. Ta jeszcze do wszystkiego dodawać inator, jak to w pewnej bajce.
i na tą. Masz tego shotguna już, czy nie? Shotguna jeszcze nie mam, nie robiłem. A co? Bo mam 156 amunicji do shotguna. Też mam 15 noszę, jeszcze mało, ale mam... 15 a 156 to jest różnica, aktor. Wiem. Neowiki są słabsze od tego. To się wypcha i dżemem. Jedyne, co są lepsze, to koszt wytrzymałości. Tam jest... Wrzucam tu leki. Dużo leków. Dużo leków. Dużo bandaży, dużo wszystkiego. Jeżeli, przysięgam, jeżeli to zaraz zniknie, to cię kopnę w dupę. Tylko jedne leki wezmę i więcej nie biorę teraz. Teraz muszę to wszystko wrzucać. No chyba, że napam się jedzeniem, ale to tak... optymalnie. Ja tam się napchałem. Dobra. O, fajne leki, fajne bandaże, leki. Jak to cię słyszę? Nie to, żeby coś, ale cię kurwa słyszę. Jak to słyszysz, to cię skręcam w środku, że zostawiasz to bez opieki. Żebyś wiedział.